Razem z Miśkiem sondujemy. To tam Miśko na dole. Miśko. Kochani, jest kilka minut po pierwszej w nocy. Było ładne branie. Niestety rybka nam się chyba gdzieś zahaczyła. Michał musiał wsiąść na ponton i po prostu po nią popłynąć. Zobaczymy, czy uda mu się ją doholować do brzegu, co tam złapał. Niestety nie ma rybki. Ja tu widziałam amura. Galewie. Trzecie branie. W końcu coś mogę poholować. Dwa razy poszło za zaczepie. Ale co je, ładnie ciągnie. No już dobre 10 minut. Zobaczymy, czy się uda coś wyholować. Thank you.
Pierwsza rybka na pogalewie. Trzecie branie, za trzecim razem się udało, zobaczcie. Jaki ogon piękny. Wracamy wolność. Jesteśmy na pogalewie. Chciałem wam pokazać, na jaki zestaw miałem wczoraj dwa brania. Znaczy wczoraj, dzisiaj rano. Po pierwszej i po trzeciej. Dwa rodzaje smaków zastosowałem. Tak gdzieś może kilogram, może trochę więcej. Na jeden zestaw poleciało do wody, ale trzeba trochę dorobić. Robin Red Squid, 15. Całości pocięte i trochę w kluczerze. Po 20 coś tam jakiś dodałem robina. Drugie kulki, też 15. Super klubowa. Dwa śmierduchy. Trochę jeszcze zmienimy. Do wieczora zalejemy, bo staramy do wieczora przejdzie trochę zapachem. Ładnie, o. Jeszcze trochę może. Damy. Niestety po tych dwóch braniach żadnej rybki się nie udało wyciągnąć. Od razu parkuję albo w liliach, albo w jakichś korzeniach, gałęziach. To branie to trzeba wypływać, nie ma rady. Dobra. To mamy pomielone. Dosypiemy jeszcze troszkowanego Robin Reda. Zalejemy po starym klubowym. Musimy wymieszać trochę. Mamy smak jak kulki. Bo starym robimy Red Squid. Zalejemy jeszcze. Już wszystko sobie wymieszamy. I mieszamy sobie. Może nawet całego nie wysypię na zestaw, wczoraj będziemy dopiero wywozić. Teraz nie ma sensu, jest taki skwar i tak nie pobierają. Do wieczora ładnie się to przerobi. No i może 4 metry kwadratowe. Może całe nie. Może trochę zostawię jeszcze. 4 metry kwadratowe będzie obsypane na jeden zestaw. I na przyponie również robin leci. Super klubową na blowback rigu. O, i takie dwie kuleczki. Miałem dwa brania.